Zadanie. Pole rombu A, B, C, D o wierzchołkach należących do osi prostokątnego układu współrzędnych jest równe 36 cm2. Długości przekątnych są liczbami całkowitymi, których różnica jest równa 1. Jakie współrzędne mogą mieć wierzchołki tego rombu? Podaj wszystkie możliwości i uzasadnij odpowiedź. Narysujmy układ współrzędnych i zaznaczmy rąb, który jest tak narysowany w układzie współrzędnych, że wierzchołki należą do osi prostokątnego układu współrzędnych. Wiemy, że pole naszego rombu jest równe 36 cm2. Zapiszmy wzór na pole rombu, to jest E razy F na 2. I w miejsce literki P możemy wstawić właśnie liczbę 36. A tutaj wzór przepiszemy. E razy F na 2. Takie równanie jeszcze stronami pomnożymy razy 2 i otrzymamy, że 36 razy 2 to 72 jest równe E razy F. Teraz zauważamy, że to są nasze przekątne wymnożone przez siebie dają nam liczbę 72. Jak mówi treść zadania, długości przekątnych są określone liczbami całkowitymi. Więc może wyznaczmy wszystkie możliwe iloczyny, które dają nam liczbę 72. W tym celu wyznaczmy wszystkie dzielniki liczby 72. Piszemy dzielniki liczby 72. Na pewno liczba 72 dzieli się przez 1 i przez 72. Dzielniki dobrze rozpisywać tak od początku i od końca, aby najmniejsze dzielniki były na początku, a największe na końcu. Zauważ, ta liczba dzieli się na 2, więc 72 podzielić na 2 to 36. Dlatego mamy tutaj już kolejny dzielnik. 72 dzieli się na 3. 72 podzielić na 3 to 24. 72 dzieli się na 4, więc 72 podzielić na 4 to 18. 72 dzieli się również na 6. 72 podzielić na 6 to 12. Mamy kolejne dwa dzielniki. 72 dzieli się także na 8. 72 podzielić na 8 to 9. I tak parami wyszukujemy wszystkie dzielniki. I teraz uzupełniamy tabelkę. Widzimy, że trzeba 1 pomnożyć przez 72, żeby wyszło nam właśnie 72. To są właśnie wszystkie możliwe iloczyny dające 72. Dwójkę trzeba pomnożyć przez 36, trójkę przez 24, czwórkę przez 18, szóstkę przez 12, ósemkę przez 9. I tu są wszystkie możliwe liczby całkowite, których iloczyn daje 72. Teraz czytamy, że długości przekątnych są liczbami całkowitymi. Ok, są liczbami całkowitymi, których różnica jest równa 1. Widzimy, że tutaj te różnice nie są równe 1, z wyjątkiem ostatniej sytuacji 8 i 9. Więc obydwie nasze przekątne będą miały 8 cm i 9 cm. Przekątne wiemy, że przecinają się w połowie, więc tutaj będziemy mieć 4, 4, a tutaj ten odcinek będzie miał 4,5 i 4,5. Jeżeli sobie wierzchołki oznaczymy przez A, B, C oraz D, zacznijmy od współrzędnej A. Widzimy, że ta odległość jest równa 4,5. Współrzędna x-owa jest 0, a y-owa minus 4,5. Tutaj współrzędna B, jak widzisz, mamy 4 jednostki, więc jest 4, 0. Tutaj x 0, a y 4,5. D to minus 4, 0. Nasz równoległobok ustawiony w troszeczkę inny sposób. Tym razem przekątna 9 będzie leżała poziomo, więc poziomą linię możemy zapisać jako 4,5 i 4,5, czyli łącznie przekątna 9. Pionowa przekątna 8, więc zaznaczymy to w postaci dwóch czwórek. I tutaj również zaznaczymy współrzędne A, B, C, D.
i współrzędna A tym razem będzie równa 0 minus 4, B 4,5, 0, C 0, 4 i D minus 4,5, 0. Dajemy odpowiedź, zatem współrzędne wierzchołków rombu mogą mieć następujące współrzędne.